tragedia nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Znaleziono ciało kobiety, zwłoki kobiety w Jeziorku Czerniakowskim. Stołeczni policjanci wyłowili ciało kobiety z Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie. W sobotę rano otrzymali zgłoszenie, że nie wróciła na noc do domu. Miała przebywać w okolicach akwenu. Gdy dotarli na miejsce, dokonali dramatycznego odkrycia. Kobieta miała 49 lat. Ustalane są wszelkie okoliczności tego zdarzenia, poinformował w sobotę sierżant sztabowy Rafał Markiewicz z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Do zdarzenia doszło w sobotę rano. Około godziny 6.30 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące 49-letniej kobiety, która nie wróciła na noc do domu, podkreślił sierżant sztabowy Rafał Markiewicz. Ciało odnalazł patrol policji i policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia jej miejsca pobytu. Ustalili, że mogła znajdować się w okolicy Jeziorka Czerniakowskiego. Niestety, policjanci, którzy patrolowali to miejsce, ujawnili zwłoki kobiety, tłumaczył policjant. Wskazał, że na miejsce zdarzenia została wezwana straż pożarna, która wyłowiła ciało kobiety. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator, pod którego nadzorem policjanci prowadzili czynności, podał. Ustalamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia, dodał policjant. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal sadyba24.pl.